Regularnie dostaję od gitarzystów pytanie: Grzegorz, czy ja nie jestem za stary na to, żeby grać na gitarze? Odpowiedź brzmi nie, niezależnie od wieku, a szczegóły poznasz już za chwilę. Z tej strony Grzegorz Myszor, zapraszam. Jakzagrać.pl. Tu znajdziesz sprawdzone gitary najwyższej jakości i nauczysz się grać na gitarze. Zapraszam. Zabawne jest to, że takie pytanie zadają nie tylko 60-70-latkowie, od których takiego pytania można się spodziewać, no bo wiadomo, że ręce już nie te, sprawność trochę pewnie niższa niż u nastolatków. Ale takie pytanie zadają mi też osoby, które mają po 20 kilka, 30 lat. Co trochę mnie bawi, właśnie gdy widzę ten dysonans, że tutaj 60-70, a tutaj 30. Odpowiedź brzmi oczywiście: nigdy nie jest za późno na to, żeby zacząć grać na gitarze. Wiele osób marzyło w przeszłości i gdzieś są na emeryturze, mają wreszcie czas i możliwości, żeby tą gitarę kupić, żeby uczyć się grać na gitarze, i właśnie szczególnie wtedy, ja mam z mojego doświadczenia, właśnie takie osoby, które są już na emeryturze, które mają te 60-70 lat nawet, lub tam przynajmniej 50+, takie osoby są najbardziej systematyczne i najlepsze efekty osiągają właśnie dzięki tej regularnej pracy, dzięki temu, że usiądziesz sobie na te pół godzinki dziennie, poćwiczysz, sprawia ci to radość, no i jakoś robisz codziennie te małe kroczki i osiągasz efekty. Także zdecydowanie, nawet jeżeli te ręce twoje nie są zbyt sprawne po latach pracy, często fizycznej, szczególnie u facetów, to naprawdę nie jest za późno. U facetów też są grubsze trochę palce, więc najlepiej wtedy kupić gitarę klasyczną, żeby trochę mieć więcej przestrzeni na to, żeby wciskać te struny, ponieważ gitara akustyczna ma o 1 cm cięższy gryf niż gitara klasyczna i jest tam mniej tego miejsca, żeby wciskać struny. Także dla dorosłych osób 50+, warto gitarę klasyczną sobie zamówić. Dźwięk też jest przepiękny, no a dzięki temu masz o wiele łatwiej i zrealizujesz swoje marzenie o grze na gitarze. Osoby, które mają 30, ja nawet nie chcę mówić, że nie warto. Nie chcę was argumentować, bo to jest po prostu wiek, w którym wszystko możesz. W wieku 20-30 lat, nawet w wieku 40 lat niemalże wszystko jeszcze możesz. A szczególnie grać na gitarze. Także zdecydowanie tak. I mimo, że ja oferuję kurs gry na gitarze dla początkujących, to powiem szczerze, że jeżeli nie wiesz, jak sobie z tym poradzić, to właśnie kup sobie ten kurs gry na gitarze dla początkujących, czy to ode mnie, czy to od kogoś innego, bo wiem, jak trudno jest sobie samemu wymyślić, co się powinno ćwiczyć, czy powinno się to wiedzieć, czy się tego nie wiedzieć, ale też nie wie się, co się powinno wiedzieć. Wiem, że może to brzmi skomplikowane, ale jeżeli się nie znasz na temacie, dopiero zaczynasz w jakimś temacie, to też nie wiesz tego, co się powinno wiedzieć na początku, co ci ułatwi naukę. I właśnie wtedy te kursy gry na gitarze są potrzebne. Ja cię bardzo zachęcam, u mnie ponad 800 osób już go przerobiło i są wszyscy zadowoleni, także bardzo cię zachęcam, ale czy to u mnie, czy u innych gitarzystów, zdecydowanie warto ten kurs gry na gitarze sobie kupić, przynajmniej ten początkujący, a później już na YouTubie znajdziesz mnóstwo innych filmów, które ci pomogą te umiejętności rozwijać, ale te początki, pierwsze kroki zdecydowanie warto sobie wspomóc z nauczycielem gry na gitarze. Tak więc tak trochę humorystycznie powiem, że chyba, że nie masz palców, to wtedy rzeczywiście jest za późno, żeby grać na gitarze, ale jeżeli masz palce, niezależnie od wieku, to bierz się, jeżeli tylko chcesz, zdecydowanie graj na gitarze, ale przygotuj się na to, że musisz mieć cierpliwość, jak do wszystkiego, żeby coś osiągnąć, trzeba włożyć w to pracę i mieć dużo cierpliwości, także zachęcam cię do tego, no i powodzenia, hej!